Witam, ponieważ dostaję pytania, dlaczego koszę bez osłony i co mi to daje, więc tym filmem chcę na te pytania odpowiedzieć, ale zanim to zrobię, muszę zaznaczyć, że każdy producent zaleca koszenie z osłoną i koszenie bez niej może skutkować utratą gwarancji, także trzeba to mieć na uwadze. Zanim może powiem, co daje koszenie bez osłony, powiedzmy sobie, co daje osłona, tak? Do czego ona jest. Więc na pewno osłona ma tutaj nożyk, który nam docina żyłkę na odpowiednią długość. Chociaż słowo odpowiednia tutaj źle użyłem, dlatego że moim zdaniem jest to raczej długość bezpieczna. Dlatego że jeśli żyłka jest za daleko wysunięta, za bardzo obciąża kosę i można przegrzewać silnik. Ale nie jest to moim zdaniem długość optymalna, dlatego że to, jaka długość żyłki jest optymalna przy koszeniu, zależy od tego, jaką trawę kosimy, czy jest to ciężka, gęsta trawa, czy jest to jakaś rzadziutka trawka, czy jakiej żyłki użyjemy, nawet kształt żyłki jest ważny. Także dla większości osób, dla amatorów, czy tam jak ktoś ma mało do koszenia, to tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Nożyk obetnie i będzie dobrze. Ale jeśli ktoś, tak jak ja, pragnie zoptymalizować swoją pracę, także wtedy moim zdaniem nożyk nie obcina żyłki na długość taką najlepszą, jaka jest nam potrzebna. Dam taki przykład. Przy koszeniu bardzo gęstych, wysokich traw ja obcinam żyłkę krócej niż obcinałby ją nożyk. I moim zdaniem kosa sobie dużo lepiej radzi w takich trawach. Także to jest jedna funkcja osłony. Druga to oczywiście osłanianie, tak jak sama nazwa wskazuje, przed różnymi elementami, które mogą leżeć na ziemi, a które żyłka może wyrzucić w naszym kierunku. Może być to, często są to kamienie, jakieś patyki, ale może też zdarzyć się kawałek szkła albo metalu. A taki element wyrzucony w kierunku naszej twarzy może skutkować nieprzyjemnymi obrażeniami. Także to jest moim zdaniem najważniejsza funkcja osłony, ale wbrew pozorom dla wielu osób może się okazać, że ważniejsza będzie ochrona przed wszelkimi brudami, które żyłka wyrzuca w naszym kierunku, bo kierunek obrotu żyłki plus kierunek, w którym kosimy, sprawia, że wszystko, co żyłka wyrzuca, ona to wyrzuca do tyłu. Jeśli nie ma osłony, to wyrzuca to w osobę koszącą. Także kosząc bez osłony musimy się przygotować na to, że będziemy od stóp do głów pokryci jakąś trawą, nawet ziemią z kretowisk. Także musimy się odpowiednio ubrać i trzeba brać pod uwagę, że po takim koszeniu być może będziemy musieli całe ubranie uprać. Także dla osób, które mało koszą, już to może być powodem, dla którego nie warto zdejmować osłony, bo później będziemy po prostu cali brudni i coś trzeba będzie z tym ubraniem zrobić. Nie wiem, czy jeszcze ta osłona ma jakieś funkcje takie ważniejsze. Dla mnie to są właśnie takie trzy aspekty, że jedno docinanie żyłki, drugie osłona przed, co jest bardzo ważne, przed elementami niebezpiecznymi, no i trzecie osłona przed brudem. Więc co się dzieje, kiedy osłonę usuniemy? No to tak, nie mamy nożyka, więc musimy sami docinać żyłkę. Poza tym powinniśmy mieć na tyle dużo doświadczenia, żeby wiedzieć w ogóle, na jaką długość ją dociąć. Także jak widzieliście, samo docinanie żyłki sprawia trochę problemu, dlatego że nie dość, że trzeba zdjąć kosę, wymierzyć tą żyłkę na odpowiednią długość, trzeba wiedzieć, jaka to ma być długość. Jeszcze dodatkowo trzeba mieć jakieś narzędzie do obcinania. Także docinanie żyłki samemu może być upierdliwe. Z tym, że jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie, to praktycznie żyłki nie będzie prawie docinał, dlatego że po prostu czeka chwilę, aż ta żyłka się zużyje na odpowiednią długość, stuknie o ziemię, ona się rozwinie i rozwinie się do odpowiedniej długości
na którą powinna być docięta. Także... Druga sprawa, trzeba, jeśli nie ma osłony, no to trzeba się w jakiś inny sposób zabezpieczyć przed tymi wszelkimi niebezpiecznymi elementami. Więc tutaj moim zdaniem takim niezbędnikiem jest przyłbica i okulary. I mówię tutaj nie przyłbica lub okulary, tylko oba te elementy naraz, dlatego że przyłbica, tutaj siatka chroni nam całą twarz przed wszelkimi większymi elementami. Natomiast same okulary chronią oczy przed drobnym piaskiem. A kto wie, być może, że jakimiś miniaturowymi kawałkami szkła. Także tutaj one też są bardzo ważne. Ja zawsze koszę jednocześnie z przyłbicą i w okularach. Do tego staram się kosić w długich spodniach i w koszuli z długim rękawem. No czasami odstępuję od tego, jeśli jest naprawdę bardzo gorąco, to wtedy jednak biorę krótki rękaw, ale zawsze długie spodnie. Więc to są takie minusy, które musimy brać pod uwagę, jeśli nie mamy osłony. Natomiast teraz jakie są plusy, tak? Dlaczego ja koszę bez osłony i w tej chwili już nawet można nawet powiedzieć, że nie jestem w stanie kosić z osłoną, bo mi to ona strasznie przeszkadza. Mianowicie wtedy jak koszę bez osłony, to tutaj mam oczywiście trochę lżej, bo nie dość, że odchodzi mi waga samej osłony, do tego jeszcze odchodzi waga wszelkich traw, które nam się tutaj w osłonie zawieszają. To jest dodatkowy ciężar. Bez osłony po prostu tego nie ma. Waga osłony od kosy plus brud, który się na niej zebrał, to w tym przypadku 0,5 kg. Druga sprawa, osłona zawadza podczas ruchu wahadłowego. Poruszając przy ziemi, a ja koszę bardzo nisko po ziemi, zawadza o wszelkie nierówności. Ja tu mam grunt bardzo nierówny, dużo kretowisk. Ona o wszystko zawadza. Co też mi tutaj przeszkadza. Dodatkowo, jeśli koszę w wysokiej trawie, osłona też tą trawę w czasie ruchu wahadłowego po prostu zgarnia, co dodatkowo obciąża. Musimy więcej siły użyć, żeby tą kosą poruszać. Także wyniki są takie, że z osłoną kosiłem 2 minuty, natomiast bez osłony kosiłem minutę 49, co daje 11 sekund różnicy. Ale uważam, że same wyniki nie oddają całych różnic, jakie są w koszeniu z osłoną i bez osłony, dlatego że tutaj na filmie nie widać, o ile wygodniej się kosi bez osłony, bo ona nie zawadza o grunt, o ile lżej się kosi, dlatego że osłoną ciągniemy po ziemi, ona cały czas stawia jakiś opór, poza tym ona ciągnie trawę. Także uwierzcie mi, żeby przekonać się, o ile lżej kosi się bez osłony, trzeba po prostu samemu spróbować, bo tego się nie da opowiedzieć. Kolejną kwestią jest to, że kosa bez osłony ma po prostu lżej. Dlatego, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że żyłka wykonuje różne czynności, które obciążają silnik kosy. Nie dość, że kosi trawę, ona tą trawę również odrzuca i miele. Natomiast o ile samo koszenie nie ma znaczenia, czy mamy osłonę, czy nie, przebiega tak samo, o tyle już odrzucanie trawy bez osłony jest lżejsze, dlatego że żyłka po prostu wyrzuca trawę do tyłu dość daleko i tej trawy już nie ma tutaj w polu rażenia żyłki. Natomiast gdy jest osłona, ta trawa ląduje tutaj w środku, w osłonie, ona jest tutaj mielana, co dodatkowo obciąża kosę. Później jeszcze stąd jest często gdzieś wyrzucana, ponieważ kształt osłony jest taki, jaki jest, więc nierzadko ta trawa jest wyrzucana z powrotem na tą trawę, którą zaraz będziemy kosić, więc ponownie będziemy musieli tą trawę odrzucić, przemielać i tak dalej. Także bez osłony
Po prostu żyłka wykonuje mniej pracy, ta trawa jest od razu odrzucana daleko, ona już tutaj się nie plącze, nie przeszkadza. Moim zdaniem w tych bardzo wysokich trawach to jest naprawdę duże ułatwienie dla silnika. Wtedy kosa ma po prostu dużo lżej. Także podsumowując, główne powody, dla których ja koszę bez osłony, to jest to, że ja mam lżej, dlatego że ta osłona mi nie zawadza o ziemię, nie zgarnia już skoszonej trawy. Sama waga tutaj końcówki jest trochę mniejsza, bo nie ma osłony, nie ma trawy, która się do niej przyczepia. Ale najbardziej mi przeszkadza tak naprawdę zawadzanie o ziemię osłony. Natomiast jeszcze nie to jest najważniejsze, nie moja wygoda jest najważniejsza. Natomiast dużo ważniejszą kwestią jest to, że sama kosa ma lżej. Zwłaszcza w wysokiej trawie. W niskiej trawie to może nie ma takiego znaczenia, ale jak już trawa jest wysoka, gęsta, wtedy duża ilość trawy sprawia, że tutaj wszystko się zapycha w osłonie. Ta żyłka ma bardzo ciężko. To znów spowalnia żyłkę, spowalnia silnik. Dodatkowo, moim zdaniem, żyłka po wykonaniu koszenia, ona tutaj powinna się rozpędzać w tym miejscu, gdy już skosi, odrzuci trawę, mniej więcej od połowy tutaj od rury, ona powinna się już rozpędzać i prostować, tak, żeby przygotować się do dalszego koszenia. Natomiast jeśli mamy osłonę i tutaj zapchane jest to wszystko trawą, ta żyłka jeszcze tutaj cały czas wykonuje pracę, ona dopiero w ostatniej chwili tutaj tą trawę wyrzuca i już praktycznie wchodzi znowu w nową trawę. Także moim zdaniem żyłka lepiej się zachowuje i jest mniej obciążona, jeśli kosimy bez osłony. Mi się tak szybciej kosi, lepiej mi się tak kosi, ale chętnie posłucham, jeśli chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami. Jeśli też próbowaliście kosić bez osłony, to chętnie poczytam, napiszcie coś pod tym filmem. Nie polecam na pewno koszenia bez osłony osobom, które z jednej strony mają mało do koszenia. Tutaj nie ma to bardzo sensu, dlatego że koszenie bez osłony nie przyspiesza aż tak bardzo koszenia dla osób, które mają mało, tak? To co za różnica, czy pokoszą 5 czy 10 minut dłużej. Za to mają pełną tutaj ochronę od razu i przed elementami niebezpiecznymi i przed trawą. Także to jest naprawdę duży plus dla osłony, ale jeśli ktoś kosi dużo, zwłaszcza w terenie, w którym nie ma dużego ryzyka, że napotka coś w trawie, jakieś szkło albo tego typu rzeczy, wtedy myślę, że zdjęcie osłony sporo przyspieszy koszenie, ale to jest oczywiście indywidualna sprawa, bo wiadomo, jednak to jest kwestia bezpieczeństwa i tutaj każdy musi sam sobie zdecydować, co woli. Więc tak jak widzieliście, kosa miała trochę problemy, nie z samym koszeniem, koszenie szło elegancko. Problem był z zawijaniem trawy wokół tutaj przekładni, dlatego że ta trawa jest bardzo wysoka, ona nie jest gęsta,
ale jest bardzo wysoka, przez co kosząc, poruszając ruchem wahadłowym, zgarniamy tą trawę. Ona się tutaj zaczepia pomiędzy głowicą a osłoną głowicy, zaczepia się tu za osłonę i ją tak jakby ciągniemy ze sobą po ziemi. I wtedy jest po prostu duża szansa na to, że żyłka ją gdzieś tam w którymś momencie zaczepi, zacznie tutaj wciągać i owijać wokół przekładni. Owszem, ktoś, kto ma więcej doświadczenia w koszeniu z osłoną, bo jak niektórzy zapewne wiedzą, ja koszę bez osłony, nie mam doświadczenia w koszeniu z osłoną. Ktoś taki być może, że potrafiłby lepiej kosić, nie wiem, inaczej, może trochę wolniej, może wtedy ten problem by był mniejszy, ale uważam, że nadal by był. Dlatego, że po prostu samo to, że jest osłona, ona będzie trawę zaczepiać, i zawsze będzie trochę większe ryzyko, że ta trawa się nam tutaj wkręci, bo skoro trawa jest tu zaczepiona, to żyłka może w każdej chwili ją po prostu zacząć wciągać za sobą i okręcać. Także z mojej strony to by było tyle. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne filmy.